Brawo. Brawo widzowie, lecimy jak z bicia strzelił, filmy fajnie się przyjmują, fajnie wam się podobają i tak dalej. I wczoraj zauważyłem dopiero, że chyba z 2 dni temu, czy 3, pod moim filmem dobiliśmy 9 tysięcy łapek w górę. Co znaczy, że za chwilę ten film będzie miał 10 tysięcy łapek w górę. To jest niesamowity wynik, jesteście wielcy, więc w dzisiejszym odcinku proponuję, żebyśmy powtórzyli ten rekord i zrobili również 10 tysięcy łapek w górę pod tym filmem. Jeżeli wam się to uda, to jesteście mistrzowscy. Daję wam na to 5 sekund. 5 sekund na to, żeby zostawić łapkę w górę, to jest naprawdę masa czasu. 5, 4, 3... 2, 1, 0. Komu się udało? Niech się pochwali w komentarzu. A my lecimy do odcinka, który jest wyjątkowym odcinkiem na tym kanale. Były różnego rodzaju Minecraft, ale dzisiejszy odcinek nie jest takim odcinkiem. Dzisiaj wraz z Wojtkiem i z Mateuszem będziemy się ścigać samolotami w Minecraft. Udało mi się znaleźć taką modyfikację w internecie, która umożliwia mi właśnie posiadanie samolotów, których jeszcze dodatkowo możemy ulepszać i dzięki temu mogą być one jeszcze szybsze. My dzisiaj na najbardziej wykokszonych samolotach będziemy przechodzić tor przeszkód i osoby, które wygrają, są po prostu najlepsze. Ty, kochany widzu, możesz zostawić subskrypcję, jak chcesz być na bieżąco z tym, co tutaj robimy. No i nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Pozdro. Halo chłopaki, jestem już, prawda, dzisiaj wyścig samolotów w Minecraft. To jest temat dzisiejszego, prawda, starcia. Jak widzicie, mamy tutaj dwa samoloty, widzowie. Tutaj są, tak jak powiedziałem, są to najbardziej wykokszone samoloty, jakie mogą być na tej modyfikacji. Dodaliśmy tutaj jakieś turbiny i na takie, to są w ogóle działa, ale ich dzisiaj nie będziemy używać. No ale żeby nie było, wykokszone są na maksa. Tutaj, uwaga, zasady. Zasady bardzo ważne są takie. Każdy z każdym musi pokonać ten tor przeszkód. Oczywiście startujemy dwójkami. Tutaj, jak widzicie, jest tablica wyników. Jest runda pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta i mamy nas w trójkę. Tutaj, co mówisz? Ktoś zaparkował jak baran. Szturc! Bo latałeś. No, tym. No, to mogłem strzelać, że to Wojtini. Dobra. W każdym razie, pierwsza runda to będzie starcie moje z Wojtkiem. Później druga runda moje z Jagiełem. I trzecia runda Wojtini z Jagielskim. I w ten sposób tak będziemy mieli każdy z każdym oczywiście po dwa razy. Tak, żeby móc się zrewanżować w razie czego w tej gierce. I zobaczymy, kto tak naprawdę będzie lepszy, kto ten. Uwaga, żeby było ważne, jak zaliczamy punktację. Liczymy tylko i wyłącznie winy. Co oznacza, że jest bardzo duża szansa na to, żebyśmy mieli remisy. Czyli jest 0-1 po prostu. Jest coś takiego, że jeżeli ja wygram z tobą, co się stanie? No to ja mam punkt, ty nie masz punkta, nie? W następnej rundzie to samo i tak dalej. I ostatecznie podliczamy, kto ile ma punktów na samym końcu. Tu w sumie można było zrobić sumę. Ja już lecę. No ale nie zrobiliśmy. Dobra, nieważne. W każdym razie, ważna sprawa jest taka, że trzecia osoba, w tym przypadku Jagieł, wsiada do helikoptera i to on jest komentującym, on komentuje to zdarzenie. Dobra, czekaj. My tutaj będziemy mówić jakieś takie, wiecie... Proszę państwa, odpalcie sobie silniki. Tak, czekaj, ja muszę załadować, mam odpalony silnik. O kurde, wysiadłem z tego. Dobra, już wzbił się w powietrze, co? Węgiel. A ja mam węgiel, ja mam węgiel, już mi się kopci. Ja już jestem przygotowany, czekaj, bo ja tu się muszę ustawić na wprost. I teraz tak, prawda jest taka, że ten, który tak naprawdę pierwszy przeleci przez kółko, no to przeleciał, nie? I teraz bardzo ważna sprawa jest taka, że liczy się to, kto pierwszy dojedzie na metę. Ale liczy się również to, przez ile kółek przelecimy. Czyli jeżeli pominiesz jakieś kółko, to nie musisz nawracać, albo inaczej. Zróbmy, że jeżeli pominiesz kółko, musisz nawrócić i je zrobić. W ten sposób będzie łatwiej wyegzekwować, kto jest pierwszy, no bo ten, który doleci na koniec pierwszy, ten wygrywa. Dobra. Więc proszę bardzo, oddaję głos do studia. Proszę, niech z helikoptera rozpocznie się odliczanie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w studiu nagraniowym z helikoptera. Tak, widzowie. Helikopter. Helikopter, no to jest szczęśliwy helikopter. Dobrze, rozpoczynamy tutaj egzekucję. Za 5 sekund wystartujemy. 5, 4, 3, 2, 1. I poszli! Normalnie dobra. poszli jak pershingi. Dobra, musimy na nimi nadlatywać. Dobra. O kurde. Ale tu można przenikać przez siebie. Wojtyni prowadzi sobie, dobra. Tutaj o kurde, ale cofkę miałem. Troszkę wzbić w powietrze na pewno, bo... Czekajcie, ja się muszę tutaj wzbić, dobra. Przeszli tu. Teraz drugie najgorsze kółeczko. Okej, okay. ale lecę. Wojtini ominął sobie... O, Filip idzie jak burzan. O kurde. Wojtek, co proszę, dobra. Ja muszę nawrócić. A co Wojtek musi iść do tego, gdzie jest, do drugiego kółeczka. Musi zawrócić. Dobra, ja nawracam, bo ja też sobie nie trafiłem w następne tam. Co się z nim dzieje?
Wojtek gdzieś tam pada, Dobra, no to tak jak mówiłem, no, pierwsza runda. Dobra, gonimy Filipa. Będzie wygrana, dobra, ja się zbliżam do tunelu pierwszego. Jesteśmy w tunelu. Dobra, tutaj nadchodzimy do Filipa, Filip nadchodzi do tunelu, uwaga, proszę Państwa. Dobra, przeleciałem, jest dobrze. Jest Wojtek, dobra, Wojtka może już ominimy, bo Wojtek dobra tutaj się męczy gdzieś na dole, jak widzicie. Dobra, Filip leci. Dobra. Dobra, o Jezu, teraz ten, panowanie nad helikopterem, co jest grane? Ty, co teraz jest grane? Tak. O nie, Wojty, nie spadł z wysokiego miejsca. Ja nie mogę latać, co jest grane? Jak nie możesz latać? Leć. Dobra, jest, dobra, nadchodzę, już gonię cię. Dobra, ja dolatuję do kolejnego kółka. Ja dolatuję... No Wojt... Nie mogę zlecieć. Ej, dobra, bo ja już kończę ten wyścig. Dobra, ja już za tobą wlecę, Ja już w tunel ten podziemny lecę. Wojtek! Ja w ogóle nie uczestniczę. Ej, dobra! Udało mi się! Jestem na mecie. Pięknie to zrobiłeś. Jestem na mecie. Pierwszy winek. Łatwo. Ja sobie zalecę tam. Co się stało, Wojtek? Teleportuję i umieram. Dobra. Ja ląduję tutaj. Dobra, pierwsza. Patrz jak piękny idzie Borok. Patrz jak nie helikopterem latał. Nie, ja mówiłem wam, chłopaki, od początku, że nie będę latał. Co jest? No kurde, leci. Faktycznie, a ty jesteś w środku. Nie, jest na dole. Nie, jesteś w środku. Kliknij shifta. O kurde. No widzisz, mówiłem, dobra. Czekaj, bo helikopter ucieka! Ja go bierę już, chłopaki, spokojnie. Łapać go! Jak leci? O, wsiadł! O kurde, ja wsiadłem z tyłu! Co jest? Weź tam wyląduj! Mi się w ogóle nie mam animacji kręcenia tego śmigła. No ale dobra. Dobra, lądowanie. Czy latamy na F5? Jak chcesz, to jest twoja latamy decyzja, F5, jak chcesz polecieć, nie? To mnie nie interesuje w sumie, dobra. Panowie, jesteście gotowi? Tak. Czekajcie, się tutaj tylko nad wami ustawię. Słuchajcie. Uwaga, za 3, 2, 1, startujemy. Dobra, poszli. Bardzo ładnie. Lecą po chłopaki tutaj. A, tu jest speed boost! Ej, co jest? Ej, znik! Ej, chłop mi steruje w prawo! Co jest grane? Ja też mówię, że mnie ten Szybson objął prowadzenie tutaj, proszę Państwa. Dobra, no to lecę, no niestety, ale nie miałem... Ale mi dobrze idzie teraz. Przed odcinkiem tak nie szło. Patrzymy się nawet na Mateusza, gdzieś tam... Ty, chłop mi fikołka robi! Ja ci mówiłem, że coś jest nie tak z tymi... Ej, dobra, ale mi teraz poszło perfekcyjnie. Miałeś się ze mnie chamsko. Teraz ale bardzo dobrze. Mnie w ogóle sam skręcił. Ja w ogóle nie... Się śmiałeś ze mnie chamsko. Mi się to samo działo. Dobra, lecę w dół. Szybson leci, o tunel, ale przeszedł. Poszedłem jak Pershing. Dobra, leci. O Boże. Łuk wziąłem, nie samo. Co jest? Coś mi się stało z helikopterem. O, helikopter mi gore. Nie. Wojtek wysiadł se na shifcie, nie? No bo to jest... No dobra, no super, ale... Ty, spalił mi się samolot. No, bo trzeba było tam tak polecieć, żeby nie wlecieć w ogień. No trenowałeś przed odcinkiem przecież. Ja no właśnie, tutaj... ale mi skręcał samolot sam. Teraz mi samolot sam skręca. Tak, jajta, chłopaki. Dobra, no ja już kończę wyścig, chłopaki, po raz kolejny. Nie, no to było nie fair teraz. No, ja będzie rewanż, będzie druga opcja, nie? Tu jest coś nie tak, bo mi samolot w prawo skręcał. Cię ze mnie śmiałeś, jak mi się tak działo. Klikłem plus, a mi samolot dobra, w prawo. Bo ja już jestem na mecie. To jest właśnie w tym momencie drugi ten, który ja wygrałem. Ale to jest w ogóle nieintuicyjne to latanie. Jak możesz się na shifcie wysiadać? Jak na shifcie się schodzi? Normalnie, nie, dobra, na shifcie. Teraz ja z Wojtkiem. Zobaczymy, jak wam pójdzie, właśnie. To będzie najciekawszy wyścig tak naprawdę, no bo ja tu zrobiłem jako pierwszy. W sumie nie wiem, czy mi tak dobrze poszło, nie szło mi tak dobrze przedtem, no ale jestem zadowolony. No ja to robiłem normalnie, a teraz już nie mogę. Co jest grane? Dobra, ja jestem gotowy. Czekajcie. Aha, wy już, o kurde, już czekają, dobra, a helikopter stoi? Nie. Zostawiłeś go. Porzuciłeś go. Porzucił go gdzieś na pastwę losu. Dobra, czekajcie. O nie, nie mam węgla. Nadszedł wielki moment na to, żeby rozpocząć kolejny wyścig, tym razem dwóch nubów. Więc proszę, 3, 2, 1. Falstart! Ale falstart był!
Dobra, będzie kara, będzie kara. Ale pan co on robi, zobacz pan. Ja pierdzielę. Dobra, no faktycznie, faktycznie wyścig nubów. Dobra, ale są mniej więcej blisko siebie, więc wyrównało się mniej więcej. Pierwsza przeszkoda była pokonana pierwsza przez Jagielskiego. Jagie, tu Wojtek co robi? Skręca gdzieś na prawo, jak krąży. No, dla Wojtka to nie jest najlepszy dzień. Ale Jagieł, co jest, co się stało? Ale Wojtek, ty nie zaliczyłeś dwóch checkpointów. Dobra. Sup strzeliłem. No i zbiera karę. Już się podpalił. Zjara ci się? Nie. Czyżby to był wyścig nieukończony? Dobra, wy w ogóle nie lecicie między punktami, to jest nienormalne. Tak, popatrz się, chłopie, lecę normalnie. Dobra, no Jagieł w tym momencie leci po wygraną. Zaczął skręcać trzy razy. Wojtek. Nie, ja nie gram w to. Wojtek, Wojtek to za drugi helikopter robi w tym momencie. No ale dobra, jest. Ja tutaj jestem follow camem do Mateusza. No to Wojtek tutaj widzę, że jest. No to ja Jagieł nadrabia sobie punkty na nim tak naprawdę. Ale no, ale tutaj, tutaj w lewo, nie? Biega, tak, czerwony. Tak, w lewo. I teraz w prawo. Teraz nawróć. Nie, ja nie gram w tą grę. Teraz normalnie mi przeszedłem ten tor, to jest teraz tam w ten niebieski, no, 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 dawaj. No dobra, lecę. Trochę bardziej za prosto go trzeba wziąć. O nie! O, ale dobra, przeszedłeś, przeszedłeś. Patrz co tam czeka na ciebie w tym, tym tunelu. I przeszedł. Poszedł, i co, dolatuje do mety? Nie. Jagieł, Jagieł. To, żeś doleciał. Opuścił rozgrywkę i... Pięknie, pięknie. Dobra, moi drodzy. Doleciałem już. Przeskam ten samolot. No dobra, no doleciałeś, doleciałeś. O, tu, patrz jak leci, patrz jak leci. Ja wam pokażę. Dobra, jest, jest. Jagieł, prawda, moje gratulacje. To jest punkcik dla ciebie, czyli to była trzecia runda. Ty wygrałeś jedną, ja wygrałem dwie, Wojtek wygrał całe zero. Więc moje gratulacje. Pierwsza, jakby pierwsza pierwsza część za nami. Teraz druga część będzie, ja tylko... Ja nie mam samolotu, halo, nie mogę go wziąć. To witam. Bielik biały. Orzeł biały w powietrzu, ruszamy za 3, 2, 1, poszli! Czekajcie, patrzcie co się dzieje. Co? Co jest? Czekaj, falstar! Nie może lecieć, chłop. Czekaj, czekaj, cofaj, cofaj, no! Dobra, leć, lecimy. Dobra, leć. Obróciliśmy to jakoś. Dobra, lecą, zbieliki się zbiły w powietrze niczym młode gołąbki. Lecą sobie praktycznie niemal. Ja może pierwszy wyścig, czy co? Co? Może mi się pierwszy wyścig. Jest Wojciech za pierwszą przeszkodą. O Filip kurde. Oj. Bo... Wojtek to tam gore, widzę. Gore. Wojtek to jest płonącą flagą. Dobrze, leci chłopak. Dobra, gdzie jest Filip? No ja już nawróciłem i już lecę. Dobra, Filip już właśnie wleciał w kolejną przeszkodę, kolejna przeszkoda jako piekielna, czy on w nią wleci? Jest, udało mu się pokonać. Jest. Trudność? Dobrze, jest kolejna. Tutaj już jest banał. I to! Nie. Ja nie wiem, czemu ci to tak skręca, mi to tak nie skręca. Nie wiem, jak mi to skręca. Ale to jest coś, co źle kierujesz. Coś źle kierujesz, no. Dobra, tutaj widzimy Filipa. Ale widzę, że nie ma mocnych tu na mnie. Nie, ja zobaczę zaraz ze mną spotkanie, to zobaczę co się z tym stanie. Tak? No jestem ciekaw co tutaj się wydarzy. Czekajcie, bo ja tutaj widzę, nie mogę lecieć w lewo. Nosi mnie na prawo. No nie no. Dobrze, Wojtek już leci. Nie, ja naprawdę nie. Chodź, zaraz. Mówiłem wam, chłopaki, że ja nie gram w tą grę. Dobra, czy uda się mu, czy uda mu się, przeszedł jak burza. Dobra. Wleciał w tunel. Bardzo śmieszne. No i meta. Dzień dobry. Dobra, no łatwizna. Łatwizna ten tor jest. Ja sobie chociaż w tunel wlecę. Wy ćwiczyliście przed odcinkiem, ja tu budowałem. Co? Ja to budowałem razem z tobą i ćwiczyłeś też razem ze mną. Wszyscy tu ćwiczyliśmy. Nie, ja montowałem odcinek, był... Dobra, bielik biały dobrze, na miejscu. Dobrze, to będzie rewanż. No, idą, jak Pershing. Ja tutaj muszę wyjść na prowadzenie, żeby tutaj... O nie, no samoloty są szybsze, ewidentnie. Filip jest na pierwszej pozycji, jak zawsze. Dobra, teraz... Mateusza zwolniło strasznie. Zwolniło mnie strasznie, widziałeś to cofło mnie. Mam to na nagraniu, mam dowody. Pali się. Mam dowody, dobra. Przeleć przez to. Jest, Filip jest na wygranej pozycji. Nie.
nie pali, nie? Film się nie pali. Ja, ale tą grę! Nie, no ale widzisz, ale ty masz same problemy. No to widzisz, widział na nagraniu, chłopie. Dobrze, że mam swoją perspektywę. Akurat nasza runda to jest bez sensu, bo my startujemy z takich, bo powinno być to na czas i to jest bezapelacyjnie. Dobrze, to zrobimy rewanż kiedyś na czas, że będziemy liczyć ze stoperem w ręku. I zobaczymy, jak wtedy to będzie wyglądać. To jest naprawdę niesprawiedliwe. Moim zdaniem od momentu wzbicia w powietrze powinno być liczony czas. Dobrze. A nie, że mnie cofa. To jest niesprawiedliwe. Nie będę. Ja idę na tablicę wyników zaznaczyć, jak to wyglądało przy takich warunkach. I zrobimy rewanż na czas. Okej? Okay? No dobra, uwaga, decydująca walka tak naprawdę. Jeżeli chcecie, możemy tutaj zrobić decydujące między wami, który z was jest lepszy. Nie ma sensu. On nie przeszedł ani jednego. Nie, no dawajcie, zróbcie ten wyścig jeszcze jeden. Ja nie robię. No dobra, dawaj no. Dajcie, zrób. Nie. Zaryć, nie. No dobra. O nie mam węgla, dobra, czekaj. Dobra, poszli. Równo lecą. Wojtini coś z tyłu, Wojtini masz speeda na spacji, pamiętaj. Dobra, lecą. Jest tak, pierwsza przeszkoda, oboje wyminęli. Wojtek idzie wybitnie mu idzie. Dobra, Jagiem nie trafił, czy Wojtek trafi? Oj. Oboje nie trafili, oboje muszą nawracać. Nie jest dobrze. Który tak naprawdę pierwszy przeleci to kółko? Ten ma... Nie. O kurde, Wojtek! Wojtek z bardzo wysokiego miejsca. To kółko jest najgorsze tutaj. Jagiem w takim razie tam wygrał, czyli Jagiem wygrałeś tak naprawdę dwie rundy, ponieważ rundę z Wojtkiem pierwszą i rundę z Wojtkiem drugą. Ja wygrałem wszystko, nic nie przegrałem, bo jestem po prostu niezwyciężony. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu, gdzie robimy jakieś wyścigi tymi właśnie samolotami, czy helikopterami, czy czymkolwiek, no to koniecznie łapka w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Wbijajcie do chłopaków na kanały, linki w opisie. Trzymajcie się, na razie, pa pa!